Kilka dni pozostało do Twojej walki z Michim Muñozem. Jesteśmy po konferencji prasowej, gdzie miałeś go po raz pierwszy okazję zobaczyć. Spojrzeliście sobie głęboko w oczy. Jak wrażenia? No takie normalne w sumie. Co, no przeciwnik stanął naprzeciwko mnie. Ciężko mieć jakichkolwiek wrażeniach, tam nic wielkiego nie zauważyłem w tych jego oczach. Mniej trochę niższy ode mnie, taki drobniejszy się nawet wydawał. Zobaczymy w sobotę. Bardziej mi chodzi o to, czy ty już poczułeś atmosferę walki, no bo jednak blisko rok nie boksowałeś i w końcu wracasz. To jest ten upragniony powrót. No zobacz, jak mi się morda cieszy, kurczę, wiesz, nareszcie wchodzę do ringu, naprawdę 10 miesięcy przerwy to jest bardzo, bardzo długo. Bardzo się cieszę na tą walkę, jestem skupiony, zdeterminowany, zmotywowany na to, żeby dać dobrą walkę, efektowną, efektywną, bo to się tak naprawdę najbardziej liczy, chcąc walczyć z najlepszymi, żeby takiego rywala pokonać efektownie i efektywnie, tak? A więc ja się cieszę, jestem zmotywowany, zdeterminowany i do tego bardzo szczęśliwy. Niektórzy mieli obawy, w jakiej formie przyjedzie Muñoz, no bo jednak pamiętajmy o tej jego długiej przerwie, o tym, że od ostatniej jego dużej walki minęło trochę czasu, ale widać, że solidnie trenował, no i przyjeżdża też z solidnym narożnikiem, były mistrz świata, Carlos Molina będzie go wspierał. No ja mam solidniejszy narożnik, ze mnie jest Paweł Kłak, który trenuje do nas 4 lata, znamy się jak łyse konie, dosłownie łyse konie. Słuchaj, ja się bardzo cieszę, że jest w dobrej formie, tak, bo mam nadzieję, damy dobrą walkę, zawalczy w meksykańskim stylu, czyli postawi się, będzie twardo, oparł do przodu. Natomiast ja twardo stoję przy swoim, jestem pewny siebie i to będzie deklasacja. Wychodzę, tak jak mówię, jeszcze tego nie boksowałem od 10 miesięcy, to mi tylko pomaga. No jeszcze nie mogę doczekać. A nie interesuje mnie kompletnie Muñoz, czy on jest w formie, czy bez formy, ale jak jest w formie, to się bardzo cieszę, ale czy będzie, czy nie będzie, to się dowiemy dopiero w sobotę. A mówi, że im tym bardziej jesteś pewny siebie, tym on ma większą przewagę, bo to oznacza, że trochę jednego lekceważysz. Zgadzasz się z tym? Taki matador jestem, taką płachtą czerwoną byka na niego, wiesz, to może tak na niego działać i fajnie, tak? Będzie się częściej odsłaniał i częściej zbiera na łeb. Ja będę musiał być przy tym bardzo ostrożny, no, ale tak jak mówię, jestem pewny siebie, wiem po co tu jestem. Moje marzenia, cele przede wszystkim są dużo, dużo wyższe niż walka z Muñozem. Tę walkę odbieram tak, żeby zobaczyć po prostu, jak się czuję w tej nowej kategorii wagowej. Przede wszystkim być skupiony i robić swoje i będzie bardzo dobrze i tyle. Rozmawiamy dzisiaj na 3 dni przed oficjalną ceremonią ważenia. Dalej wszystko idzie po Twojej myśli? Mógłbyś, że tak powiem, jutro już być w limicie? Myślę, że na pewno bez problemu. No teraz mam 72-73 kg, tak, ale piję 8 litrów dziennie wody, jem 4 posiłki dziennie, jestem pod stałym nadzorem Jacka Feldmana, który czuwa, dba, a więc tak, mógłbym bez problemu już wychodzić do wagi, pojęcie ogólnie zszedłem z dołu i się dużo lepiej czuję niż 2-3 dni przed walką, przed wagą, jak robię do kategorii średniej, tak. Ten Jacek tak mi to wszystko unormował, nakierował, takie rzeczy dał mi do jedzenia, że wiesz, że ja się nawet nie spodziewałem. Kiedyś myślałem, że im bardzo zdrowy, że jem bardzo dobrze, że już lepiej się nie da, zdrowiej się nie da, ale jak poszedłem do Jacka, on mi pokazał, powiedział co i jak to wszystko koordynować tym jedzeniem, to szedłem do wniosku, że jestem głupi zielony, jeżeli chodzi o żywienie. No to oznacza, że zobaczymy Cię w sobotę w formie życia? Na pewno w bardzo dobrej formie, czy w formie życia. W formie życia będzie na... Słuchaj, każda walka jest bardzo ważna. Ja na każdą walkę mam formę życia, tak? Na każdą walkę jestem przygotowany na 20 rund. Tu się przygotowałem bardzo, bardzo długi okres czasu. A więc tak, będzie forma życia w każdej walce. Dzięki. Dziękuję.